Detective, how are you, sir? He shot hey, too young. How are you? See, are you guys fondling hardware like I'm fondling hardware? I guarantee by shaking my hand just now live on NRA radio, the whole world has got a dose of massive ballistically coefficient hardware, and I'm high on the shot show. Największe na świecie targi broni. Wyjątkowo udany rok. Te na Florydzie są częścią wielomiliardowego rynku broni indywidualnej. Jedna czwarta tej kwoty to czarny rynek. Handel bronią to jeden z najmniej kontrolowanych obszarów rynku. Ciemna strona globalizacji. Sprzedawanie śmierci. Wystarczy mieć pieniądze i znajomości. Ukrytą kamerą filmujemy transakcje w slumsach Nairobi. Ze składowisk we wschodniej Europie startują samoloty pełne kałasznikowów. Każdy może się domyślić, dokąd trafiają. Handlarze śmiercią. Broń i jej dostępność to taka sama epidemia jak AIDS. Rynek broni ręcznej. Lekka broń, która dokonuje tylu zniszczeń, na przykład w Afryce, została wyprodukowana legalnie i wystawiona na targach na Zachodzie. Ten AK został przez nas zmodyfikowany. Polecam. Chcesz kupić broń, kupujesz w pakiecie, z amunicją i całą resztą. Broń ręczna to broń masowej zagłady. Bo ona zabija, zabija i nie przestaje zabijać. Indywidualna broń ręczna codziennie zabija 1000 osób. Wiktor But został aresztowany w efekcie wspólnej akcji służb tajskich i amerykańskich. Prawdopodobnie jeden z największych przemytników broni został wyeliminowany z rynku. O aresztowaniu Wiktora Buta, właściciela ogromnej firmy transportowej, informowały agencje na całym świecie. Stany Zjednoczone oskarżyły go o sprzedaż uzbrojenia kolumbijskiej partyzantce FARC. But ma przydomek handlarz śmiercią. Jego historia mogłaby stać się kanwą hollywoodzkiego filmu. Jednak świat handlarzy bronią jest dziwniejszy niż fikcja. A Wiktor But jest tylko jednym z elementów tego świata. Sowiecki Iliuszyn 76 został zestrzelony przy próbie startu z ogarniętej wojną Somalii. Pilot i załoga byli Białorusinami. Oficjalnie mieli dostarczać części zamienne. Ale znaleziona we wraku mapa ujawniła, że latali w najbardziej zapalne rejony Afryki. Takie jak ten, rosyjskie samoloty transportowe stały się częścią krajobrazu Afryki. Dziennikarz Reutera, Sahal Abdul, był tam z kamerą. Somalia jest objęta ONZ-owskim embargiem, ale handlarze ze wschodniej Europy nic sobie z tego nie robią. W Somalii nie produkuje się broni. Jednak od dwóch dekad wojna rozprzestrzenia się tu jak zaraza. Tu spotykają się granice Kenii, Etiopii i Somalii. To tędy przemyca się broń.
Na wzgórzach za rzeką jest Etiopia. Po prawej te pomarańczowe domki to Somalia. To jest serce problemu, przemytu broni. Dzieje się tak, bo nikt na stałe nie kontroluje granic. Nie ma punktów obserwacyjnych. To przejście na 2000-kilometrowej granicy kenijsko-somalijskiej jest oficjalnie zamknięte. Ale podziurawiona pociskami wartownia po kenijskiej stronie jest pusta, a brama otwarta. Kenijscy strażnicy nie zwracają uwagi na to, kto przekracza granicę. Od 18 lat Somalia nie ma prawdziwego rządu. Państwo upadło pod ciężarem własnej przemocy. Te dzieci nigdy nie zaznały pokoju ani bezpieczeństwa. Jak wiecie, Somalia nie ma rządu. Każdy nosi broń. Komuś, kto tu nie żył, trudno to pojąć. Nie ma wody, elektryczności, lekarzy, szkół. Podejrzewam, że społeczność międzynarodowa i Rada Bezpieczeństwa chciałyby, żeby takie miejsca po prostu zniknęły. Telefon komórkowy kosztuje tu więcej niż kałaszników. Na ulicach Bulahawa miejscowa milicja stymuluje się khatem. Każdy ma broń. Jedni zdobyli, inni kupili. Musimy się bronić. Gdy Allah da nam rząd, wojsko i policję, wtedy oddamy broń. Tu nie ma pracy. Potrzebujemy broni, żeby rabować i żywić rodziny. Tymi karabinami bronimy dobytku i życia. Co powiedziałeś? Co robicie? Kradniemy i gwałcimy kobiety. Rozumiesz? To wojna klanów. Wiele razy modliłem się, żeby te AK-47 i M-16 nigdy nie trafiły na somalijską ziemię. W Somalii nie prowadzi się statystyki zabitych. Od upadku rządu w 1991 roku władzę ma ten, kto ma broń. W wojny klanów wciąga się dzieci. Nie widać końca przemocy. Kto w ich ręce włożył broń? Miejscowi sprzedawcy dysponują imponującym asortymentem broni z całego świata. Ludzie lubią te, bo są wytrzymałe. Są produkowane w Korei. Pomimo embargo trwającego od 18 lat, broń napływa zewsząd. Obecność lekkiej broni nie pozwala wygasnąć wojnie domowej. A ta wojna zaczęła się, ponieważ Stany Zjednoczone i Związek Radziecki porzuciły tu całe magazyny. Somalia jest krajem, który w Afryce otrzymał jedną z największych pomocy wojskowych. Od Amerykanów i od Sowietów. Jest konflikt, ceny wzrosły. Zarabiamy na wojnie. Gdy skończyła się zimna wojna, Somalia upadła.
Wschód i Zachód przestały się nią interesować. Słaby kraj został rozerwany przez zwalczające się plemienne klany. Rząd upadł w 1990 roku. Magazyny broni i amunicji, czyli władze w kraju, przejęły milicje. Społeczeństwo Somalii rozgrabiło broń. Nie było już władzy centralnej instytucji, tylko uzbrojeni ludzie i krwawa wojna domowa. Somalia nagle stała się zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale dla całego regionu. Stała się złym sąsiadem. Od lat ustawiam tu posterunki. Uważaj na ładowanie. Nie bój się. Mam więcej niż ty doświadczenia. W porywaniu i rabowaniu ludzi. Nie trzeba zostawiać świadków. Lepiej zabijać. Uważaj. To ty uważaj, bo oberwiesz. Otrzep się. Co powiedziałeś? Odłóż broń. Nie mierz do mnie. Boimy się. Zawsze chodzimy w grupie. W buszu boimy się karabinów. Ciężko to znieść. Śmierć z Somalii przeniknęła do północnej Kenii. Tak jak my dorastamy, konflikty przeradzają się w wojny. Między nami zawsze były konflikty. Ale dzięki broni są masakry. Tu w Kenii zabijali naraz po 100 osób. Nigdy nie oszczędzali kobiet, dzieci. To ludobójstwo. Ta wioska, 3 kilometry od granicy somalijskiej, ostatnio doświadczyła ataku. Bandyci zabili młodych mężczyzn, uprowadzili bydło i spalili chaty. Ta kobieta straciła syna. Na jego ciele było 6 ran po pociskach. Karabiny to całe zło. Tak tu żyjemy. Każda z rodzin może opowiedzieć o rannych i zabitych. Mówimy o pokoju na świecie, o próbach normalizacji sytuacji międzynarodowej, a w tym samym czasie oni produkują broń. Zarabiają na broni. To hipokryzja. Problem w tym, że zaprzestanie produkcji broni ręcznej pozbawiłoby producentów zysków. Pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. Kraje te są też największymi eksporterami broni. Na targi przyjechało 950 wystawców z 45 krajów. Sprzedają wszystko, od opancerzenia po sprzęt high-tech. Po 11 września wojna z terroryzmem to bardzo dobry interes. Wśród tego bogactwa standardowy kałasznikow nadal sprzedaje się najlepiej. Nasza firma po raz pierwszy wystawia poza Ukrainą. Ja jestem Izraelczykiem. Reprezentuję firmę za granicą. Z przyjemnością informuję, że jestem pod wrażeniem ulepszeń dokonanych w AK-47. Nasz stary, dobry kałasznikow to jeszcze lepsza broń. Polecam. Proszę.
Kraje takie jak Rosja i Chiny, producenci AK-47, dzięki popularności tej broni czerpią ogromne zyski. Karabin kałasznikowa używany przez partyzantki na całym świecie stał się przedmiotem kultowym. Chcąc zyskać wpływy w świecie, Związek Radziecki pozwalał na produkcję AK poza swoimi granicami. Dziś Rosja, w poczuciu, że traci pieniądze, stara się odzyskać markę. Kałasznikowy produkowane w Chinach czy w Rumunii są gorszej jakości niż rosyjskie. Ale oni zawsze mówią made in Russia. Największym konkurentem Rosjan są Chińczycy, którzy mają własną wersję AK i spory udział w rynku afrykańskim. Państwowa firma Norinco oficjalnie zaopatruje zachodnie policje, nieoficjalnie choćby Sudan i Zimbabwe. Norinco jest głównym dostawcą broni dla policji na całym świecie. Bo walka z rebeliantami i terrorystami to istotne zagadnienia dla każdego kraju. Naszym najpopularniejszym produktem wcale nie jest kopia karabinu AK. Mamy własny, oryginalny asortyment. Konkurencja na rynku jest duża. Lecz jesteśmy przekonani, że możemy zaspokoić potrzeby każdego klienta. Irak oświadczył właśnie, że zawarł z Chinami wart 100 milionów dolarów kontrakt na dostawy karabinów AK. Społeczeństwu Iraku wcale się ta transakcja nie spodobała. W czasach zimnej wojny świat został zalany bronią. Po zakończeniu zimnej wojny sytuacja zaczęła się zmieniać. Dawniej broń produkowano w 15-20 krajach, w Stanach, w Związku Radzieckim, Niemczech, Belgii, Włoszech, Francji. Obecnie w produkcję broni angażuje się ponad 100 krajów. Pierwotnie dystrybuowano uzbrojenie jako wyposażenie żołnierzy mających bronić swoich ojczyzn. Niestety w wyniku zaniedbań czy po prostu kradzieży broń trafiła do ludzi siejących na świecie zamęt, śmierć i zniszczenie. Broń jest tania, mało zaawansowana technicznie, łatwa w transporcie. Brak numerów seryjnych uniemożliwia ustalenie jej pochodzenia. Nielegalny rynek broni lekkiej to 4 miliardy dolarów rocznie. Ogromna suma i ogromne ilości uzbrojenia. Dopóki nie uznamy, że legalny handel jest powiązany z czarnym rynkiem, niewiele da się zrobić. Styk legalnego i czarnego rynku to tak zwana szara strefa. Operują w niej pośrednicy i spedytorzy. Wykorzystują luki w prawie międzynarodowym. Żaden zachodni samolot nie wykonałby tych misji. Lądowiska są krótkie, nie ma radionawigacji, tylko GPS. Dziś w Kongo 85% floty to rosyjskie maszyny. Pierwsza firma cargo Zacharowa nazywała się Aerolift. Za transportowanie broni trafiła na ONZ-owską czarną listę. Zacharow, który twierdzi, że przez pomyłkę zmienił nazwę firmy na Soviet Air. Obsługujemy głównie operacje pokojowe. Jutro lecimy z misją humanitarną. Zacharow twierdzi, że nigdy nie przewoził broni. Przyznaje jednak, że nieopatrznie wypożyczał samoloty przemytnikom i ich hollywoodzkim odpowiednikom. Ekipa z Hollywood szukała rosyjskiego samolotu. Z internetu dowiedzieli się, że moja firma posiada Antonowa 12. Antonow Zacharowa zagrał w filmie Pan życia i śmierci. Favorite part.
Mój ulubiony fragment? Ten film to strata czasu i pieniędzy. Warto obejrzenia są tylko 3 minuty. Lądowanie mojego samolotu na drodze. Nicolas Cage gra handlarza bronią, postać podobną do wspólnika Zakharowa Wiktora Buta, który kiedyś także prowadził firmę Cargo w południowej Afryce. W 2002 roku Interpol wydał za nim list gończy. Nie sądzę, żeby to, co media mówią o Wiktorze, było prawdą w 100%. Operacji, których on dokonywał, nie da się przeprowadzić bez międzynarodowych uzgodnień. On jedynie udostępniał swoje samoloty. Obaj, Zakharow i But, założyli swoje firmy w południowej Afryce, kupując przy końcu zimnej wojny rosyjskie samoloty. W tych czasach w Związku Radzieckim wszystko można było kupić tanio, także całe składy kałasznikowów. Według mnie But był powiązany z byłymi sowieckimi służbami. To ci ludzie zaopatrywali go w broń i w samoloty. We wczesnych latach 90. samoloty Buta można było spotkać w całej Afryce. Dostarczał broń i pomoc humanitarną. Zaopatrywał rządy i zwalczających je rebeliantów. Latał ze wszystkim, na czym można było zarobić. Broń? Czemu nie? Mógł dostarczać legalne towary, kwiaty, żywność. Działał jak Federal Express. Każdy mógł się do niego zwrócić. Poza tym, w odróżnieniu od wielu pośredników, Wiktor miał flotę maszyn. Był sprytny. Wiedział o magazynach broni, które nie były chronione, bo strażnikom nie płacono. O samolotach, które nie latały, bo nie było pieniędzy na ich serwis. Jednocześnie na świecie wybuchały coraz to nowe konflikty. Dostęp do broni dawał tym grupom możliwość funkcjonowania. Obserwatorzy ONZ widzieli samoloty Wiktora od Rwandy po Kongo i Somalię. Czy czarterowane maszyny dostarczały broń do Somalii? Tak, stale. Każdy ONZ-owski raport o tym mówi. Zakharowa w 2006 roku przyłapano na transportowaniu uzbrojenia do Mogadiszu. W szarej strefie niełatwo namierzyć transporty. Zakharow był powiązany z Butem poprzez kompanię Jetline. Kupił samoloty od firmy podejrzewanej o współpracę z Butem, a następnie wyleasingował Erytrejczykom. W tym biznesie nigdy nie wiemy, kto jest ostatecznym odbiorcą. Sprzedałem Iliuszyna 76 firmie z Erytrei. Potem z CNN dowiedziałem się, że maszyna 2 razy lądowała w Mogadiszu. Prawdopodobnie z bronią na pokładzie. Lotnisko w Mogadiszu nie było używane od 10 lat. Nagle ląduje tam Iliuszyn. Strażnicy otaczają teren, podjeżdżają ciężarówki, na które ładowane są zielone skrzynie. Wiele razy fotografowano tę maszynę. Skontaktowałem się z erytrejską firmą i powiedziałem, żeby natychmiast zaprzestali używania mojego znaku wywoławczego, jeśli wykonują jakieś nielegalne loty. Erytrejczycy, jak twierdzi Zakharow, wykorzystywali nie tylko jego znak, ale także rosyjską załogę. Powiedzieli panu, że na pokładzie była broń? Owszem, potwierdzili to telefonicznie, gdy już wrócili do Rosji. Kilka miesięcy później walki w Somalii wybuchły ze wzmożoną siłą.
ścierały się siły wierne tymczasowemu rządowi popieranemu przez Etiopię i islamiści popierani przez Erytreę. Konflikt de facto wywołali Amerykanie. Stany Zjednoczone po 11 września zbroiły lokalnych watażków w Mogadiszu, sądząc, że powstrzymają oni somalijski terroryzm. Fundamentaliści islamscy w pewnych częściach Somalii rośli w siłę. Islamskie sądy to grupy duchownych, którzy przysięgli pokonać watażków z Mogadiszu. Amerykańskie uzbrojenie przyczyniło się do sukcesu islamskich sądów. Mieszkańcom Mogadiszu przestały się już podobać rządy wojskowych. Grudzień 2006 roku. Wspierani przez USA Etiopczycy obalają rządy islamskich sądów. W ciągu doby cena AK-47 podwaja się. Opór islamistów nie słabnie, wręcz przeciwnie. To samospełniająca się przepowiednia. Półtora roku temu problemem była jedynie grupka członków Al-Kaidy. Od czasu etiopskiej interwencji poglądy tysięcy młodych ludzi uległy radykalizacji. Łatwo ich było przekonać do tego rodzaju ideologii. Nie poszedłem do szkoły, bo muszę walczyć o swoje prawa. Trudno zliczyć zabitych i rannych. Każdego dnia są ich setki. Walki toczą się od 2 lat. Na jednym dyżurze dr Hassan opatruje 24 rany postrzałowe. Zbłąkany pocisk nazywają tu Yusuf, bo przelatując obok daje taki dźwięk, syf. Nikt nie mówi zbłąkany pocisk. Teraz nawet one mają imię. Jest bardzo wielu zabitych. Pacjentów trudno zliczyć. Wszędzie w Mogadiszu widzi się ludzi bez kończyn. Brakuje opieki medycznej. Kiedy ktoś zostaje poważnie ranny w nogę lub rękę, to mu się ją czasem amputuje. Na oddziale dziecięcym Sahal Abdul dokumentuje agonię. Najmłodszy pacjent to miesięczne niemowlę. 7-letni Isa ma krwotok wewnętrzny. Tej nocy umrze. Groźniejsze od ran na ciele są rany duszy. Pytasz sam siebie, dokąd zmierza ludzkość. Gdyby dziś przestano w Mogadiszu zabijać i zebrano całą broń, to i tak nie mamy dość psychologów, by uporali się z problemami, które się pojawią. Wojna się skończyła. Można było zebrać i zniszczyć całą broń. Tak powinno było stać się w Bośni. Wczesny ranek, niedziela wielkanocna 2007 roku. Bośnia jeszcze śpi. Strażnik w magazynie broni odbiera telefon. 4000 kałasznikowów należy natychmiast dostarczyć na lotnisko w Sarajewie. Broń odebrana po brutalnej wojnie w Bośni zostanie ponownie użyta. Po 11 września Amerykanie zaczęli się domagać, byśmy oddali broń na potrzeby armii Iraku i Afganistanu. Wiedziałem o tym, ale skoro robili to Amerykanie, nikt nie protestował.
to operacja Sprzątanie. Zgodnie z porozumieniami z Dayton, siły pokojowe ONZ zebrały i zaczęły niszczyć tysiące sztuk broni. Po wojnie musieliśmy zniszczyć dziesiątki tysięcy strzelb kalasznikowów, ale w magazynach były ich setki tysięcy. Broń żyje długo. Pojawia się raz po raz w różnych wojnach. Jedną z największych tragedii w Bośni było to, że broń w magazynach była już oznaczona jako przeznaczona do zniszczenia. To bardzo smutne, zwłaszcza po tych strasznych doświadczeniach. Na ulicach ginęli cywile, kobiety i dzieci. To jest jak klątwa. Podczas wojny w Bośni zabito 100 tysięcy ludzi. Wiele broni trafiło tu z rejonów innych konfliktów. Broń, z której zabijano ludzi tutaj, teraz jest w Iraku i w Afganistanie. Temu procederowi sprzeciwili się głównodowodzący sił europejskich w Bośni i wysoki komisarz ONZ-u w Bośni. Społeczność międzynarodowa była zgodna. Wolelibyśmy, aby większość broni zniszczono. Wobec międzynarodowej krytyki amerykańska ambasada opracowała program odkupowania broni. Pieniądze miały trafiać bezpośrednio do Bośniaków, którzy oddadzą broń. Program prowadzono dyskretnie, unikając medialnego rozgłosu. Ten film nakręcił jeden z mieszkańców Bośni. Irakijczycy byli obeznani z kalasznikowami, dlatego Amerykanie postawili właśnie na taką broń. Kupujemy marną broń i wysyłamy ją naszym siłom w kraju zalanym wprost marną bronią. Dotąd widzieliśmy to wszystko w telewizji, piece hutnicze, niszczenie karabinów. Teraz już nie. Oddałem swój. Dokąd trafi, nie wiem. To biznes. Wszystkim się opłaca. Program odkupowania broni to tylko jeden z pomysłów. Stany Zjednoczone przekonały Bośnię, by ta podarowała broń Afganistanowi. Stało się to po skandalu, do jakiego doszło, gdy 200 tysięcy kupionych przez Pentagon kalasznikowów gdzieś wyparowało. Napisaliśmy artykuł. Następnego dnia mówiły o tym wszystkie media. Ale zarówno Amerykanie, jak i siły międzynarodowe, NATO, Unia Europejska, władze Bośni, wszyscy twierdzili, że do niczego takiego nie doszło. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem międzynarodowym i miejscowym. NATO nie mogło więc oponować. Od początku wiedziałem, że to nieprawda. Żaden kałasznikow wysyłany z Bośni do Afganistanu czy Iraku nie był ewidencjonowany, nie miał numeru. Nie można więc ustalić, dokąd trafił. Broń była wysyłana z byłej amerykańskiej bazy w Tuzli. Transportem zajęła się firma Aerocom, należąca do Wiktora Buta. Loty z Tuzli do Afganistanu odbywały się nocą. To były tajne operacje. Aerocom należał do Wiktora Buta. Ciekawe jest to, że pod amerykańską presją władze Mołdawii na dzień przed pierwszym lotem cofnęły licencję samolotom Wiktora. Maszyny latały więc bez ważnych certyfikatów. Z Bośni do Iraku.
Jeśli rzeczywiście tam, bo nie mamy potwierdzenia, że broń wylądowała w Iraku. Gdy Amnesty International skontaktowała się z siłami międzynarodowymi w Iraku, ich rzecznik odparł, że nie wiedzą o tej broni. Gdy odkryliśmy, że Aerocom był zamieszany w przemyt broni, zaczęto nam grozić. Miałam lecieć do Ameryki. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział, że zna numer mojego lotu i że powinnam zdecydować, czy opublikuję artykuł, czy nie. Nikt wam o tym nie opowie. Jesteśmy teraz demokratycznym państwem, ale mówienie o tym jest niebezpieczne, ponieważ w grę wchodzą wielkie pieniądze. Mołdawskie państwowe linie lotnicze mają tylko 5 maszyn, a pilotów jest wielu. Nie ma pieniędzy, nie ma pracy. Mołdawia jest najuboższym krajem w Europie. Kwitnie tu korupcja. Po skandalu z zaginioną bośniacką bronią zamknięto 7 mołdawskich firm cargo. Odkryliśmy, że wiele mołdawskich kompanii lata do Afryki i na Bałkany. Ustaliliśmy także, że firmy te transportują diamenty, pieniądze i broń. Igor Rusu latał w Afryce. Zrezygnował, bo stało się to zbyt ryzykowne. Jego przyjaciele Władimir i Eugenio latali do każdej strefy wojennej. Dostarczali pomoc humanitarną do Sarajewa. Zaopatrywali wojska koalicji w Bagram i w Bagdadzie. Podczas lotów kręcili filmy wideo. Teraz, gdy zamknięto tyle kompanii, trudno o pracę. Nie pracuję od 5 miesięcy. To straszna sytuacja. Eugenio latał głównie do Bagdadu. Pomimo ryzyka, zarobki pilotów stale się obniżają. Lecz amerykańskie i brytyjskie kontrakty uczyniły Wiktora Buta bogatym człowiekiem. Dla Amerykanów latał ponad 1000 razy. Mówię o takich firmach jak KBR, Halliburton, FedEx, DynCorp. Zatrudniały go największe korporacje. Oceniam, że zarobił około 60 milionów dolarów. Większość tej kwoty nielegalnie. Najzabawniejsze jest to, jak samoloty Buta tankowały. Jeden z pilotów zapytał, gdzie może kupić paliwo na drogę powrotną. Amerykański oficer powiedział, nie musisz kupować, wypełnij formularz. Za 3 dni pilot dostał kartę na paliwo. Cudowne. Płaciliśmy Butowi i jeszcze dawaliśmy mu paliwo w prezencie. Co za wspaniały kraj. Boot miał wiele firm, ciągle zmieniających nazwy. Zakładał je od Emiratów Arabskich po Ukrainę. Mołdawski Aerocom przejął tuż przed tajemniczymi lotami z bośniacką bronią. Odwiedziliśmy siedzibę firmy Aerocom. Wszystko tam było otoczone tajemnicą. Metalowe drzwi były zamknięte i trzeba było krzyczeć, żeby ktoś otworzył. Tak nie wygląda firma, która działa publicznie i legalnie. Odkryliśmy, że szef Aerocomu ma powiązania z kimś w Rosji oraz z kilkoma firmami Wiktora Buta. Całe pieniądze uzyskane ze sprzedaży kałasznikowów trafiły do banku w Mołdawii, ale potem do spółek Wiktora Buta i innych handlarzy bronią.
It is related to Victor Booth and after that to gun dealers. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Victor Booth rozkręcił biznes i zaoferował pilotom dobrze płatną pracę. Wtedy w Mołdawii trudno było znaleźć pracę. Piloci szybko przekonali się, że muszą robić znacznie więcej niż wynikało z kontraktu. Ten film Igor Rusu nakręcił w Angolii. 3 razy byłem w Kongo i w Angolii. Podpisałem kontrakt tu w kraju. Mowa była o dostarczaniu żywności, ale kiedy przylecieliśmy na miejsce, okazało się, że rządzą Rosjanie i musimy latać w misjach militarnych i lądować na polowych lotniskach. Nie było wyboru. Nikt nie dał pieniędzy na bilet powrotny. Igor nie wiedział, jak nazywa się firma. Mógł nieświadomie pracować dla Victora Butha. Wszędzie, gdzie latałem, kręciłem filmy. Ale bałem się kręcić poza samolotem. To było niebezpieczne. Niektórym odbijało, mogli strzelić. Przystawiali karabin do pleców i mówili: leć, to ważna misja. Przyjechali i załadowali mąkę i olej razem z karabinami maszynowymi. Igor zaopatrywał obie strony konfliktu. Latałem czasem do Angolii. Plan lotu przewidywał lądowanie w Zairze. Oszukiwaliśmy kontrolerów lotów. Mówiliśmy im co innego, a lecieliśmy tam, gdzie było trzeba. Wszyscy o tym wiedzą. Oficjalnie nie wolno nam było tam latać. Mogliśmy trafić do więzienia. Ale kto by się przejmował? Bez kałaszy nie ma wojny, nie ma roboty. Czy to legalne, czy nielegalne, nieważne. Ty tylko liczysz pieniądze. Każdy kolejny transport kałasznikowów to jeszcze jeden gwóźdź do trumny Afryki. To nowe rodzaje broni. Nigdy takich tu nie było. Albo są z armii, albo z zagranicy. Broń do Nairobi napływa z wielu kierunków. Po pierwsze z krajów ogarniętych wojną, takich jak Somalia, Etiopia, Sudan. Przywożona jest ciężarówkami, przy pełnej wiedzy i współpracy sił pokojowych. Jeff runs, running from bullets of his past, jumping from rock to rock, just out of grasp. Orphan boy, coming from ships across the sea. Mówimy o przenikaniu broni ręcznej z terytorium Somalii. Przemytnicy swobodnie pokonują granice. Komercyjne ilości broni dostarcza się na targowiska w Nairobi. Broń trafia nawet do południowego Sudanu i do Ugandy.
To bardzo ciekawe, w jaki sposób broń dociera do Nairobi. Ciężarówki przywożą zwierzęta zabite jeszcze zanim trafią na targ. W dwóch lub trzech krowach można ukryć 20 kałasznikowów. Gdy jest zamówienie, w ciałach zwierząt ukrywa się AK-47, pistolety Seska, Beretty czy inne niemieckie. Następnie handlarze przejmują tu broń i rozprowadzają w innych częściach miasta. Interesuje mnie to, bo coraz więcej ludzi ginie. Świat przestępczy wabi coraz więcej młodych chłopców. Tu możesz znaleźć wszystko. Broń, narkotyki, bandytów do wynajęcia. Tu koczują bezdomni chłopcy. Dorastałem na wschodzie. Nie było łatwo. U nas nie ma pieniędzy. Więc okradamy ludzi, napadamy na samochody. Z czasem stajemy się znani w środowisku i może ktoś zaproponuje nam prawdziwą robotę, a wtedy potrzebna będzie broń. W Somalii toczy się wojna. Panuje bieda. Ludzie doświadczają prześladowań. Przepędza się ich z własnej ziemi. Życie jest ciężkie. Młodzi ludzie, nie mając wyboru, wkraczają na drogę przestępstwa. Niektórzy kupują broń. W tej okolicy łatwo można kupić AK-47. Bo Islay jest miejscem, gdzie krzyżują się drogi przemytników. Tu odbywa się dystrybucja. Nairobi jest jednym z najniebezpieczniejszych miast świata. Mieszkańcy mają tego świadomość. Moc żyje pomiędzy dwoma światami. Były kryminalista pracuje teraz dla Dominika, który przygotowuje raport o nielegalnym handlu bronią. Dziś Moc zamierza wypożyczyć AK-47. Zapłatą ma być część łupu z planowanego rabunku. Zabierze z sobą ukrytą kamerę. 5 rano, obskurny hotel w slumsach Nairobi. Przynieś. Ile? Daj mi 80. 70, więcej nie dam. Żeby zdobyć broń, wystarczy mieć kontakty i pieniądze. Kryminaliści muszą ci ufać. Broń możesz wypożyczyć, kupić. Ewentualnie możesz wynająć kogoś, kto ma broń i wykona za ciebie robotę. Jeśli idzie o wynajem, to w zależności od rodzaju roboty, AK-47 i karabinek G3 będą kosztować od 300 do około 600 dolarów. Na pewno jest czysty? Wojna w Somalii jest inna niż ta w Kenii. Wszyscy bierzemy w niej udział. W naszym kraju wojna to problem raczej psychologiczny i socjologiczny. Ludzie umierają przez narkotyki, na AIDS, giną w porachunkach przestępczych. Liczba zabitych jest większa niż w Somalii.
Kałasznikow wynajęty w slumsach Nairobi, przemycony do rozdartej wojną Somalii. Kałasznikow, który do Afryki przyleciał z Bośni, odebrał życie człowiekowi, który miał nadzieję odkryć lek na AIDS. Dr. Job Bueyo, jeden z najlepszych na świecie badaczy AIDS, został brutalnie zamordowany. Policjanci zadzwonili z informacją, że schwytano napastników. Pojechałem na posterunek i okazano mi jednego z nich. Nie było łatwo stanąć z tym człowiekiem twarzą w twarz. Opowiedział o tym, co się stało, barwnie i ze szczegółami. Ten człowiek zatrzymywał samochody i atakował pasażerów. Kolejnym samochodem jechali moi rodzice. Kazał im wysiąść z auta. Ojciec był pasażerem, wysiadł pierwszy. A tamten po prostu do niego strzelił. Moja mama i jej przyjaciółka Carol chciały powstrzymać napastnika. Mamę postrzelił w twarz. Matka została ciężko ranna, a ojciec zmarł. Doktor Bueyo został pochowany jak bohater. Żony na pogrzebie nie było. Jej twarz trzeba było zrekonstruować chirurgicznie. Doktor Bueyo zdobył międzynarodową sławę. Odkrył grupę prostytutek odpornych na wirus i dzięki temu pracował nad szczepionką przeciwko AIDS. Był bardzo skromnym człowiekiem. Nie chwalił się osiągnięciami. Pracował nad szczepionką przeciwko AIDS i współpracował z kilkoma międzynarodowymi agencjami. Dochodziło do nieporozumień. Szczepionka miała właśnie wejść w drugą fazę testów. Był wspaniałym ojcem. Chciał, żebyśmy postępowali dobrze. Zostawił coś po sobie. Dla wielu dr Bueyo symbolizuje nadzieję Afryki, nadzieję rozstrzelaną. Broń, której użyto, była wypożyczona. Zabito z niej wiele osób w Nairobi. Ktoś robi na tym interes. Victor Boot został aresztowany w rok po śmierci doktora Bueyo. Przyklasnęli temu wszyscy, którzy wiedzieli, ile zniszczeń dokonały transporty Boota. Mówi się o nim handlarz śmiercią. Boot stał się pionkiem w międzynarodowej grze o wpływy. Stany Zjednoczone chcą jego ekstradycji. Kreml domaga się uwolnienia Boota. W obu krajach istnieją agencje, którym zależy na milczeniu Boota. Wielu już szuka jego następcy. Wywiady wielu państw potrzebują takich ludzi. Są im niezbędni. Oficjalnie potępiani w mediach za handel bronią, jednocześnie mają opiekę wielu rządów. Wyeliminowanie Boota niczego nie zmieni. Na globalnym rynku rządzi popyt i podaż. Nie sposób skalkulować koszty. I nie wiadomo, w jakiej liczyć walucie.
Tu potrzebne są międzynarodowe regulacje dotyczące rynku broni i surowe kary dla tych, którzy łamią prawo. Kraje za pośrednictwem ONZ-u starają się zawęzić szarą strefę, w której operują handlarze bronią. Dopóki rządy nie wykażą się odwagą i zdecydowaniem, te wysiłki nic nie dadzą. Chodzi o polityczną odwagę. Pytanie, czy taką odwagę mamy? Petycję w sprawie traktatu regulującego handel bronią podpisało 1 000 000 osób na całym świecie. Gdyby wszedł w życie, możliwe byłoby monitorowanie rynku broni. Ale najwięksi handlarze uzbrojeniem nie zamierzają go podpisać. Naszym głównym celem nie było zajmowanie się bronią w strefach konfliktów. To różne organizacje chciały zupełnie wyeliminować broń ręczną i lekką. Wysokie stanowiska piastują politycy powiązani choćby z Krajowym Stowarzyszeniem Strzeleckim, które zacznie krzyczeć, że traktat to pogwałcenie drugiej poprawki do konstytucji. Nie chcemy bocznymi drzwiami wprowadzać do traktatu elementów kontroli broni, które mogą być sprzeczne z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Jeśli Stany nie chcą grać w piłkę, nikt nie może. ...139 krajów głosowało za przyjęciem traktatu o handlu bronią. Stany Zjednoczone były przeciwko. Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu. Scenariusz i reżyseria Shelley Saywell. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Ryszard Radwański.